Pion opieki zdrowotnej pracuje dla kilku grup klientów na rynku opieki. To klienci instytucjonalni na poziomie centralnym, tacy jak Narodowy Fundusz Zdrowia. Tam w konsorcjum z firmą Camsoft oprogramowujemy zasadniczą część rozliczeń Narodowego Funduszu Zdrowia ze świadczeniodawcami, a także system informacji medycznej, która jest związana głównie z programami profilaktycznymi. Oprogramowujemy także znany Państwu wszystkim program EWUŚ, który wprawdzie zmienił troszeczkę teraz założenia, ale nadal jest obowiązkowym projektem prowadzonym w Narodowym Funduszu Zdrowia i we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej. Drugą ważną dla naszego pionu częścią działalności jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo. Naszymi klientami jest 18 z 21 regionalnych centrów krwiodawstwa w kraju, a także współpracujemy z Narodowym Centrum Krwi oraz CSIOZ-em, Centrum Systemów Informacyjnych Opieki Zdrowotnej, który w tej chwili prowadzi narodowe programy wspierania e-krwi. No, tu znowu pojawia się to słowo e, taki akronim, który określa elektroniczny system wspomagania krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Ten projekt już niedługo będzie ogłoszony i przez następne lata będzie decydował o rozwoju informatyki w obszarze krwiodawstwa. Największe obszary naszej działalności to rynek szpitali, gdzie z około 900 szpitali prawie 400 jest naszymi klientami. No i jeszcze od niego większy rynek POZ-ów, czyli podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki przychodnianej, gdzie obsługujemy ponad 8 tysięcy jednostek. Trudno wyróżnić któryś z tych obszarów, dlatego że wszystkie są dla nas równie ważne i stanowią pewien ekosystem. W ramach uzupełniania tego ekosystemu myślimy także o największej grupie uczestników rynku opieki zdrowotnej, czyli o pacjentach, bo tych, jak wiadomo, są miliony, już nie dziesiątki, nie setki, nie tysiące. I przygotowujemy dla pacjentów specjalizowane aplikacje. Dwie z nich już są gotowe, już są dostępne w sklepach internetowych. To jest aplikacja Apteczka Domowa i aplikacja Informacja Medyczna, które w olbrzymim stopniu, mamy taką nadzieję, poprawiają sytuację pacjenta w kontaktach z opieką zdrowotną. Pozwalają zarówno na rejestrowanie i zawiadowanie lekami, które przyjmujemy, ale także na przenoszenie swojej dokumentacji medycznej między jednostkami opieki zdrowotnej.